Pokój dobro, witam Was gorąco. Słuchajcie, przed dwoma dniami tutaj odprawiałem przeświętą z okazji 95. urodzin pewnego pana. Człowiek zawsze pogodny, zawsze uśmiechnięty, bardzo życzliwy. Jak tylko jest taka możliwość, jest tam przy Święty prawie codziennie. Porusza się przy pomocy wózka. Taki człowiek cały czas młody duchem. Bardzo, bardzo jakoś mnie tak inspiruje i, i zachęca też do, do takiego dalszego angażowania się, do takiego nietracenia nadziei, do tego niepopadania w taką, taką starość duchową. I o tym właśnie dzisiejsze słowo, zaczerpnięte z książki księdza Tadeusza Dajczera Rozważania o wierze. Posłuchajcie, proszę. Wiara jako uznanie własnej bezradności i oczekiwanie wszystkiego od Boga, Oznacza postawę dziecka. Dziecko w pełni uznaje, że nie ma nic, że nic nie potrafi. Ono jest pełne oczekiwań i wiary, że wszystko, co jest mu potrzebne, otrzyma. Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego, mówi Pan. Nawrócenie do postawy dziecka jest warunkiem koniecznym wejścia do Bożego Królestwa. Kiedyś musisz stać się dzieckiem. Ufnym, pokornym, oczekującym wszystkiego od Pana. Jeśli nie staniesz się Nim tutaj, to będzie to musiało nastąpić w czyśćcu. Stan dzieciństwa jest bezwzględnie konieczny nie tylko do uświęcenia, ale i do zbawienia. Dziecko ewangeliczne oczekuje wszystkiego od Boga, dosłownie wszystkiego. Wymiar dzieciństwa naszej wiary oznacza nie opieranie się na zwykłych ludzkich kalkulacjach, a oczekiwanie na coś, co dziecko nazwie niespodzianką oczekiwaniem na cud. Na ile jesteś dzieckiem, na tyle jesteś młody duchem. Człowiek może być starcem już w wieku 20 lat. A może mieć lat 80 i dzięki duchowi dzieciństwa pozostawać młodym. Bóg jest zawsze młody i ustanowiony przez Chrystusa Kościół jest zawsze młody, dlatego potrzebuje on młodych w duchu, potrzebuje w Tobie dziecka, które zdolne jest uwierzyć we wszystko. Człowiek stary, nastawiony na rachunkowość, na liczenie, za i przeciw, ogranicza Bogu możliwość działania. Stawia granice jego miłości i miłosierdziu. Rachunkowość i ciągłe obliczanie, czy coś może, czy nie może się udać, czy to ma szansę, czy nie, jest cechą starości. Dziecko poszukuje księżyca i wierzy, że może go otrzymać. A przecież Pan Bóg chce dać Ci o wiele więcej niż księżyc. On chce Ci dać swoje królestwo. Ale jeśli nie będziesz dzieckiem, to zwiążesz mu ręce. Dzieci to również typowi ewangeliczni gwałtownicy, o których Jezus mówi, że porywają Królestwo Niebieskie. Kiedy dziecko chce dostać się do mieszkania, to musi się dostać. Będzie tak długo biło piąstkami czy nóżkami, aż mu otworzą. Pan Jezus powiedział: Kołaczcie, a otworzą wam. Gdybyśmy umieli tak bić w zamknięte przed nami drzwi, które po to są zamknięte, byśmy się do nich dobijali jak dzieci, to one musiałyby się otworzyć. Bóg potrzebuje Twojej dziecięcej wiary, by mógł w Tobie i przez Ciebie czynić cuda, bo dla Boga nie ma nic niemożliwego. Wszystko możliwe jest dla tego, kto wierzy. Wszystko jest możliwe dlatego, kto jest ewangelicznym dzieckiem. Wszystko jest możliwe dla tego, kto wierzy. Słuchajcie, zatem nieważny jest numer Peselu. Ważne jest to, co mamy w sercu. Ważna jest nasza dziecięca ufność i tej dziecięcej ufności, tej pogody ducha, nawet, nawet na późną, późną starość, całego serca Wam życzę. Tak jak nasz bohater, o którym mówiłem na początku. Pan Heinz, uśmiechnięty, pogodny i dowcipny. Wszystkiego dobrego z Panem Bogiem. Dobrej nocy Wam życzę.